Hej, hej, moje pyszki, myszki, maluchy, witajcie na tym kanale. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, według mnie, top 5 najlepszych wyścigów do tego trenowania konia na całym SSO, według mnie. Znaczy na całym SSO, na tym, co póki co mam odblokowane, bo wiecie, 15-16 poziom mam i jeszcze nie wszystko odblokowałam. Więc tak. Na moim Instagramie, który jest póki co malutki, ale zapraszam tam do zostawienia obserwacji, bo tam czasami się pojawiają jakieś posty i jakieś relacje dotyczące właśnie odcinków. Zagłosowaliście, żeby było właśnie top 5 najlepszych wyścigów, bo dałam dwie opcje, albo najgorsze, albo najlepsze. No i wybraliście te najlepsze, więc stwierdziłam, że właśnie takie Wam pokażę. To może bez zbędnego przedłużania lecimy z pierwszym. Wyścigiem, no. Na piątym miejscu znajduje się wyścig w Złotych Lasach. No i ja bym chciała przejechać wszystkie te tory, które będę Wam pokazywać, ale będziecie mieli je w zwolnionym tempie, bo nie chcę Wam trochę bardzo przynudzać. I zrobię sobie wyścig z tablicy, ponieważ konia wytrenowanego mam, więc nie ma po co jakby robić wyścigu na PD. Więc ja sobie tutaj wystartuję, a wy będziecie mieli to przyspieszone z jakąś muzyczką. Na czwartym miejscu znajduje się wyścig chyba pod tytułem Biec jak wiatr. Tak, Biec jak wiatr. I jest on przy jeziorze Vale Dale, to było nieważne. No i jakby za każdym razem, kiedy jestem na SSO, to go robię, jeśli mam konia do wytrenowania, bo tak tu nie. Ale po prostu podoba mi się ten klimacik w tym wyścigu. Jest tak bardzo fajnie dookoła tego jeziorka. Mi się to tak bardzo podoba, te widoczki. Więc bez przedłużania robimy wyścig. Kolejnym wyścigiem na naszej liście, czyli już trzecim na podium, jest wyścig wiatraka u Willa, pana Willa od Monkey Sera. Podoba mi się on naprawdę bardzo, dlatego udałam go na trzecie miejsce, bo przeszkody podczas tego wyścigu są po prostu tak bardzo miło mi się po prostu skacze przez te przeszkody, że no, musiałam go umieścić na tej liście, po prostu musiałam. No to sobie robimy ten wyścig, bo czemu nie? We're
Miejscu drugim, czyli już drugie miejsce. To jest dobre miejsce. Znajduje się trudna trasa Minki z kudami, tak właśnie. Nie ta pierwsza, nie ta trzecia, tylko ta druga. Tylko nie pamiętam, która to była, Boże Święty. To chyba ta. Tak, to była ta. Jest na pewno tutaj klimacik taki fajny, leśny właśnie. No i te przeszkody są takie no dość trudne, jeśli jedzie się to tak naprawdę pierwszy czy drugi raz, albo z koniem, który nie ma zbyt dobrej zwrotności. No i co? No to bierzemy, wystartujemy. Uwaga, teraz poproszę o werble, bo pierwsze miejsce zajmuje nowy tor wyścigowy. Tak, nie jest to ten tor, ten prosty taki, gdzie się tutaj tak dziwnie jedzie, tylko to jest chyba ten, tak? Tak, to jest nowa trasa przełajowa i jedzie się tam za górkami, tam i się tutaj wraca. A otóż dlaczego to jest moja ulubiona trasa? Ponieważ nie dość, że piękne widoczki są, bo są po prostu cudowne, to jeszcze te przeszkody i dużo skrótów ma. To też jest bardzo dobry plus. Bardzo dobry plus. Masło maślane. No. W każdym razie robimy! Było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że jakby nie zanudziłam was tym moim głosem. W ogóle czuję, że to będzie po prostu masakra. Ale zobaczymy, jak wam się podobało. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, jakie są wasze ulubione wyścigi. I jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu winorośla. Może jakoś tak, no bo tutaj są w scenerii winorośla. Chyba tak to się nazywa. No, w każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć!